Donald Tusk przekazuje szokujące informacje na swoim Twitterze. Te informacje są tak szokujące i tak obrzydliwe, że aż sam muszę niestety je przytoczyć. Oto co, szanowni Państwo, można znaleźć na Twitterze Donalda Tuska, no niestety premiera Polski. Donald Tusk na swoim Twitterze napisał tak: Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii. W Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 wyższy w Polsce niż w UK. I to obiecuję: na 21. rocznicę Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Lepiej być w Unii. Szanowni Państwo, to jest jeden wielki kocopoł. Polacy nie będą zamożniejsi od Brytyjczyków na 25-lecie. bodajże 20. No tutaj Donald Tusk napisał 25. rocznicę. Czego 25. rocznicę? Nie wiem czego 25. rocznicę chyba wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Bo gdyby jeszcze przytoczyli sytuację, w której za 20 lat może Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków, to jeszcze można by było nad tym polemizować. Albo za 15 lat, ale szanowni państwo, wpajanie Polakom, że my w danym momencie przeganiamy Wielką Brytanię pod kątem zamożności, pod kątem, szanowni państwo, tego, że niby jesteśmy bogatsi, a za 5 lat to już na pewno będziemy bogatsi. Tylko dajcie temu Tuskowi, temu Kosiniakowi, Kamyszowi, tej hołowni, szanowni państwo, następne 4 lata niszczenia Polski i polskiego złotego. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. To jest jeden wielki, ekonomiczny, gospodarczy, kocopoł. Ale jeżeli wybieracie po raz drugi historyka, Szanowni Państwo, na y, stołek premiera Polski, człowieka, który. Y, 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 człowieka, który uciekł już wcześniej, uciekł z Polski, szanowni państwo, uciekł z Polski, z premiera, ze stołka ym, premiera najjaśniejszej Rzeczpospolitej, na stołek ym, podrzędnego, podrzędnego ym, urzędnika ym, brukselskiego, to tak jakby uciekł, szanowni państwo, ze stołku premiera, ze stołka premiera Polski i uciekł ym, za czasów PRL-u do Moskwy. Taka jest rzeczywistość Donald Tusk to premier dymisjonista, unionista, który, szanowni Państwo, będzie próbował aranżować mentalnie swoich wyborców, no bo widocznie jego wyborcy, jeżeli ktoś w to wierzy, to widocznie jego wyborcy nie mają w ogóle mózgów, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, no nie mają mózgów, jeżeli chodzi o sprawy matematyczne, gospodarcze. Ja nikogo nie chcę obrażać, choć, szanowni Państwo, Trudno, nie, trudno jest obrazić ludzi, którzy głosują na Donalda Tuska, moim zdaniem, Szanowni Państwo, bo jak można wybrać takiego człowieka, który uciekł y, z premiera y, stołka Najjaśniejszej Rzeczypospolitej? Czy Wy sobie wyobrażacie y, człowiek, który w danym momencie opowiada nam, Szanowni Państwo, kocopoły, poły, że będziemy zamożniejsi? Ja jeszcze raz to przeczytam, że będziemy zamożniejsi od Brytyjczyków, Szanowni Państwo, za chwilę właściwie z tego co wynika, bo z tego tweeta nie jest napisane nad którą 20 piątą rocznicę, proszę zobaczyć, co to jest napisane. Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata. Szanowni Państwo, w Wielkiej Brytanii nie toczy się ostra debata. W Wielkiej Brytanii nie toczy się ostra debata wywołana Prognozą Banku Światowego. Przede wszystkim, szanowni państwo. Przede wszystkim! Wielkiej, szanowni Państwo, w Wielkiej Brytanii nie toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 roku wyższy w Polsce niż w UK. Nie toczy się ostra debata, Szanowni Państwo. W Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata o tym, co książe Essex powiedział do swojego brata, Szanowni Państwo. W Wielkiej Brytanii toczy się deb wielka debata... O tym, y, co y, dziwolongi robią na ulicach W Wielkiej Brytanii toczy się debata, szanowni państwo W sprawie gangów, szanowni państwo, w Londynie I noży, o tym się toczy debata w Wielkiej Brytanii W Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, nie toczy się debata Że niby w Polsce będziemy zamożniejsi za 4 lata Nie toczy się taka debata, szanowni państwo, w Polsce W Wielkiej Brytanii, o Polsce Nie toczy się żadna ostra debata w Wielkiej Brytanii o Polsce, szanowni państwo To w ogóle nie istnieje to w ogóle, Szanowni Państwo, nie istnieje. I teraz, Szanowni Państwo, proszę zrozumieć to. Zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 roku wyższy w Polsce niż w UK. I to, Szanowni Państwo, ten człowiek napisał, że głównie będzie wyższy w Polsce niż w UK. W danym momencie płaca minimalna w Polsce wynosi 3000 złotych miesięcznie. Przy dzisiejszym kursie, yy, yy, przepraszam, tu już nie będę kursów tu wrzucał, ale przy, dziesi, przy, przy dzisiejszym kursie funta brytyjskiego. 3000 złotych, szanowni państwo, a minimalna płaca w Wielkiej Brytanii to jest prawie 1500 złotych. 1500 funtów, szanowni państwo, miesięcznie. 1500, szanowni państwo, razy. 5 to jest 7,5 tysiąca, Szanowni Państwo, w Wielkiej, Brytanii, w Wielkiej Brytanii, w zależności od kursu, jeżeli weźmiemy średnie kursy ostatnich dwóch lat, gdzie fut brytyjski był drogi, Szanowni Państwo, w Wielkiej Brytanii zarabia się prawie trzy razy więcej dalej 2,5 w zależności od kursu, jeżeli złotówka się zawali, bo Tusk ją zniszczy, bo Tusk chce zniszczyć polskiego złotego. Jak zniszczy polskiego złotego, to w ogóle, Szanowni Państwo, to jest jeden wielki ko kocopoł, Wielkie, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii nie toczy się, szanowni państwo, debata na temat Polski. Tam się nigdy nie toczyła debata na temat Polski. W Wielkiej Brytanii w ogóle, przepraszam, ale Wielką Brytanią w ogóle Polska nie obchodzi. Tam się nigdy nie toczyła debata na temat Polski. Brytyjczycy porównują się do Norwegów, Brytyjczycy się porównują do Szwedów, do Amerykanów, Australijczyków, szanowni państwo, to jest zwykły kocopą. To, że jakiś tam polityk czy, czy socjalistyczny czy komunistyczny wyszedł i opowiadał raz głupoty, no to jest jedna rzecz. Szanowni Państwo, w danym momencie, w danym momencie nie toczy się debata w Wielkiej Brytanii. Ostra. Druga sprawa. Druga sprawa. Tu są kłamstwa, szanowni państwo, aby przykryć, przykryć. Proszę zobaczyć, polska złotówka dalej jest na. Polska złotówka jest na totalnym dnie. Proszę zobaczyć. PLN może niech w Polsce zacznie yy, toczyć się Pols yy, wielka debata, dlaczego polska złotówka jest na dnie. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, dlaczego. Yy, proszę zobaczyć, co tu się. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Proszę zobaczyć, Polska złotówka jest na totalnym dnie. Polska złotówka się zawala. Człowiek, który, szanowni Państwo, yy, rządzi od 8 yy, miesięcy w Polsce, czy tam 6. Proszę zobaczyć, za jego rządu złotówka się zawala. Boom, boom. Zaraz y, Donald Tusk rozda 25 miliardów złotych zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. Wyrwie nam pieniądze ze szpitali, ze szkół, z przychodni, z przedszkoli i rozda zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom w chwili, gdy szanowni państwo y, złoto, złoto y, y, Osiągnęło 2,5 dolarów za uncję. Polska złotówka powinna osiągnąć jakieś 3,70, 3,60 yy, za dolara, a jest 4. Polska złotówka jest na totalnym zawaleniu, proszę zobaczyć. Polska złotówka musi się wyłamać, będzie się zawalać. Człowiek, który szanowni państwo, obiecywał, mówił, że chce wejść do strefy euro. Który chce zaraz rozdać dziesiątki miliardów zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, który, szanowni państwo, yy, yy, budowali CPK. Ja nie jestem fanem, nie fanem. Ja się na lotnictwie zbytnio nie znam, choć yy, znam się bardziej, bo dużo w życiu latałem samolotem, latam, szanowni państwo. N ale. Jaka. Jaki do... Gdzie elektrownie atomowe? Yy, wydali yy, miliardy na CPK czy tam coś teraz wydadzą miliardy na Okęcie tam ci wrócą znowu za mną Okęcie, roztworzą CPK a z, y, y, szanowni państwo, z, y, z polskich lotnisk głównie dolecisz y, do, y, do pracy, y, wiecie, y, do Holandii, podrzędnych pracach w Holandii, szanowni państwo, w Skandynawii i właśnie w Wielkiej Brytanii, to jeżeli jesteśmy tacy bogaci, jeżeli za pięć lat, przepraszam, już teraz, już w 2025 roku, a w 2000 tu za, za chwilę będziemy bogatsi niż Brytyjczycy, to gdzie są ci Polacy z tej Wielkiej Brytanii, jeżeli w Polsce jest tak dobrze? Szanowni Szanowni Państwo, jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? To czemu jest tak źle? No zadajmy sobie pytanie. Jeżeli w Polsce, szanowni Państwo, jest tak dobrze, to dlaczego w Polsce z nie wiem, 5 milionów Ukraińców zostało 1,5 miliona, czy tam 2 miliony zostało? Naprawdę, to, to są takie kocopoły, i ja teraz, ja teraz Państwu coś pokażę. Ja teraz Państwu coś pokażę. To, to jest GDP per capita na osobę. Na osobę. Na osobę nominalne. Nominalne. Nie bawmy się, Szanowni Państwo, w czary. W czary czarusiów, w czary, Szanowni Państwo, które są wykorzystywane. Wiecie, to nie jest kanał polityczny, to nie jest kanał, Szanowni Państwo, w ogóle polityczny. To jest kanał ekonomiczny, gospodarczy, ale jak widzę, że druga osoba najważniejsza w państwie. W sumie po prezydencie, no opowiada takiego Tusk, opowiada takie same kocopoły, jak opowiadał Morawiecki. On się w ogóle niczym nie różni. Powiedziałem, że skasują kredyt z 2%, dlatego, żeby wprowadzić swój kredyt 0%. Oni skasowali to po to, żeby się po swojemu umówić z bankami, żeby po swojemu wpompować w zagraniczne banki, w zagraniczne korporacje, szanowni państwo, 30 miliardów złotych z naszych pieniędzy, a przez rząd Ma Mateusza Morawieckiego w danym momencie pompujemy następne miliardy zamiast w szpitale, zamiast, szanowni państwo, w infrastrukturę, zamiast to, zamiast tamto, pompujemy te miliardy yy, w zagraniczne banki, w zagranicznych deweloperów, szanowni państwo. W Polsce są same dyskonty zagraniczne, same hipermarkety zagraniczne. Do, handel do Polaków już nie należy. Handel do Polaków już nie należy. To są jedne wielkie kocopoły. Polacy masowo uciekają z Polski. Polacy się wyprowadzają, so uciekają z Polski. Donald Tusk, szanowni państwo, nie skasował bolszewickiego prawa, które, szanowni państwo, robi z Polaka pajszczyźnianego niewolnika, mięso armatnie chłopa i zwykłego no zwykłe mięso armatnie. To jest wszystko propaganda jak za PRL-u, szanowni państwo. Ja teraz pokażę wam coś. To to oczywiście są dane z 2020 roku, ale wiecie, bo to są takie kocopoły. Proszę zobaczyć. To są dane, proszę zobaczyć. Gdzie jest Polska? To jest G20 akurat. Eee, tu mamy świat, szanowni państwo, tu mamy świat. I to w ogóle nie ma związku z byciem w Unii Europejskiej, czy nie byciem. To już następny jest koco, szanowni państwo. To w ogóle nie ma związku z byciem lub niebyciem w Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Proszę. Gdzie jest Wielka Brytania? Wielka Brytania, Szanowni Państwo, w 22 miała PKB 48 tysięcy. Wcześniej mieli 46 tysięcy, czyli wzrosło im rok do roku o 2000 PKB. A gdzie jest Polska? Proszę zobaczyć. Szwajcaria ma 90, Norwegia ma 80. Gdzie jest, gdzie jest szanowni państwo, tu, tu mamy Wielką Brytanię. Szukamy Polski, gdzie jest Polska? Yy, Wielka Brytania ma 48. Filiander 47. Francja 39. Szukamy Polski. Szukamy. Widzicie, Poparcie. zjeżdżamy. Hiszpania 28 ma. Proszę zobaczyć, tutaj Hiszpania 28. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, gdzie jest Polska? Czechy mają 20. Akurat w tym zestawieniu w ogóle różnie podają Czechów, prawda? Yy, Polska ma 17 tysięcy. Proszę zobaczyć. 17 tysięcy, oczywiście, to są dane za 2022 rok, generalnie są już jakieś tam różne różniste dane za 2023 rok, czy też są forecasty na 2024, na 2025. Szanowni państwo, to są forecasty, jak się dane pojawią, to będziemy rozmawiali. To będziemy rozmawiali, szanowni państwo i proszę zobaczyć. Jeżeli Polska, jeżeli Wielka Brytania w danym momencie ma PKB na mieszkańca 40, w 2022 roku 48, dobra, wezmę dokładne liczby, 47 923, 47 923, proszę zobaczyć, 47 923 podzielić, szanowni Państwo, na 2 7 7 tak? E, przepraszam, e, to jest Hiszpania, co ja robię? Tutaj jest Polska, e, 1, 7, 1, 1, 7. Czyli 17 117 dolarów. Proszę zobaczyć. 2,79, czyli 2,8, 2,799. 2,8 razy. Polskie PKB na mieszkańca w brytyjskim PKB na mieszkańca mieści się prawie 3 razy. Mają prawie 3 razy wyższe PKB nominalne na mieszkańca, czyli. Brytyjczyk, szanowni państwo, produkuje 50 tysięcy dolarów, Polak produkuje 17 tysięcy dolarów. Gdzie, gdzie tu, gdzie, gdzie, gdzie? Płaca minimalna w Polsce, szanowni państwo, jest coraz większą częścią całej gospodarki. Ta, 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 takiego czegoś nie ma w Wielkiej Brytanii. Szanowni państwo, yy, yy, rodzina Wielkiej Brytanii, rodzina Wielkiej Brytanii, rodzina Wielkiej Brytanii. Rodzina Wielkiej Brytanii do yy, pi razy drzwi to jest 12. pi razy drzwi do 150 tysięcy złotych rocznie do 150 000... rodzina Wielkiej Brytanii, czyli mama i tatuś, jeżeli weźmiemy mamę i tatusia i oni pójdą sobie na samozatrudnienie, to do 150 tysięcy złotych rocznie w ogóle nie płacą podatku Izusu prawie. W ogóle tam jakieś grosze. 150 000... Czyli wyobraź sobie, że zarabiasz 150 tysięcy rocznie razem z żoną, 150 podzielić yy, na 12. Zarabiacie 12,5 tysiąca zł miesięcznie, czyli po 6250 zł, i od tego w ogóle nie płacicie podatku. W ogóle. Kredyty są, szanowni państwo, dwa razy mniej oprocentowane. Nieruchomość spłacasz w 10 lat, a w Polsce spłacasz w 30. Taka jest w danym momencie sytuacja, szanowni państwo. W sytuacji, tak, tam są problemy w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo. No ale, no nie oszukujmy się. W Polsce prawie coraz więcej ludzi zarabia płacę minimalną polską. Ceny mamy już dawno o takie same jak w Wielkiej Brytanii. Ce, mimo tego, że tam mają PKB trzy razy wyższe, zarabia się, szanowni Państwo, yy, dwa i pół, trzy razy więcej nominalnie. I teraz... I, i, I teraz gdzie, gdzie... Co, co Tusk opowiada, szanowni państwo? Wiecie co on opowiada? On opowiada kocopoły, które wykorzystuje sobie każdy polityk, który jest tego rodzaju, szanowni państwo, politykiem jak Donald Tusk, czyli on tam dla niego nie ma znaczenia, w, dla niego ma znaczenie dobre wrażenie zapewne i proszę zobaczyć tu jest IMF na przykład czy World Bank, prawda, czy IMF i tu tam wiadomo tutaj wszedłem na, na tą pierwszą lepszą stronę, proszę zobaczyć. I oni sobie wchodzą na stronę, która w ogóle nie ma autorytetu. Wiedzą, że ludzie wejdą na tą stronę i proszę zobaczyć. To jest estimate, ale per purchasing power, czyli szanowni państwo, czyli czegoś co czyli czegoś co e, siedzi kilku ludzi wybierają sobie koszyk produktów i sobie oszacują oszac co ty możesz sobie niby kupić za swoje wynagrodzenie nie? no i to jest szanowni państwo taki e, to jest takie zwierzę ten e, e, indeks Szanowni Państwo, on nie pokazuje prawdziwych przecież zarobków, on nie pokazuje prawdziwego produktu krajowego brutto, on nie pokazuje prawdziwych liczb, tylko obliczonych pewnych liczb, które sobie ktoś tam oblicza, no i dzięki temu tacy ludzie jak Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki w takich bida krajach jak Polska, prawda, ze śmieszną gospodarką, mogą wtedy powiedzieć, no popatrzcie, przecież my jesteśmy bogaci jak Brytyjczycy, nie? A ludzie sobie <laughs> myślą, co z... A wiecie, a tacy Brytyjczycy sobie myślą, no, banda frajerów, no po prostu, no albo taki Polak w Wielkiej Brytanii chce siedzieć i mówi, co on tu mówi, że co, 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 co on tu opowiada, i jak, jak ci ludzie mogą w to wierzyć, szanowni państwo, to jest przerażające, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, w, w tym śmiesznym indeksie, to jest per Purchasing Power, ja to mówię, ja to dla zabawy zawsze pokazuję, szanowni państwo, dla zabawy to pokazuję. Bo powtarzam jeszcze raz, w Wielkiej Brytanii dom spłaca się w 12-13 lat, w Polsce spłaca się w 35-40 lat. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz z Zielonym Ładem, drogim gazem, prawda, za zabranianiem węgla, drewna, Polska jest krajem w danym momencie nie do życia. Dodatkowo w Polsce, szanowni państwo, jest prawo, które jeżeli coś się stanie, nie wypuszczą was z Polski, Mora, Morawiecki, Mora, Kaczyński, przepraszam, a ta, wszyscy, i Morawiecki, i Kaczyński, i Duda, i Tusk wyślą nas, szanowni państwo, na śmierć za ukraińskich oligarchów, szanowni państwo, taka, takie mamy prawo bolszewickie, oni jedni i drudzy za tym głosowali, proszę zobaczyć. Ale żeby upiększyć tu Polakom życia, Życia, no takich ma widocznie wyborców Donald Tusk. No trudno, cóż mam zrobić? Widocznie Donald Tusk ma samych wyborców, szanowni państwo, po pruskiej edukacji wtworzonej przez komunistów i stalinistów, że tutaj, jak mówi ich wielki guru, że będzie, to będzie, szanowni państwo, a będzie, a co nie będzie, będzie, szanowni państwo, i proszę zobaczyć. Wielkiej Brytanii Tutaj w tym takim indeksie, ich tam estimate na 2024 rok będzie 60, 58 880. 58 880. No ale proszę zobaczyć, no bida, to to według y, tego, widzicie, według tego indeksu, tu się pluje na Włochu Włochów, że oni biedni tacy wszyscy, prawda, i w ogóle Włochy się zapadają. No oni mają 57, czyli oni, czyli według tego, w 2024 oni są tak samo bogaci jak Brytyjczycy. Francuzi są jeszcze bardziej bogaci troszeczkę niż Brytyjczycy. W ogóle wszyscy są bogaci. Japonia jest prawie bogata jak inni są bogaci. Słowenia to już w ogóle jest bogata. Proszę zobaczyć jaka bogata jest Słowenia. Słowenia to już w ogóle jest bogata jak Japonia, Włochy i Wielka Brytania. Szanowni państwo, jak Francja jest w Słowenii. Tak proszę zobaczyć. Hiszpania też bida kraj jaka bogata, a się okazuje, że w Hiszpanii to się gorzej żyje niż we Włoszech. No ale zapytajcie się y, ludzi, y, którzy żyli w Hiszpanii, a którzy żyją we Włoszech, gdzie się lepiej. Żyje? Żyje, prawda? No przecież to jest oczywiste, że, że większość ludzi woli, większość ludzi wybiera po prostu, choć Włochy to piękny kraj i tak dalej, i tak dalej, ale większość ludzi woli mieszkać w Hiszpanii. Czesi to też bogaci są już. A za nimi już właśnie Polska. Proszę zobaczyć: Polska to jest bogata prawie rzeczywiście jak wszyscy inni są bogaci. Tu każdy jest bogaty, szanowni państwo. Każdy tu ma 60 tysięcy na głowę, szanowni państwo, w tym indeksie. Każdy ma tu 60, 50, 55. I Czesi są bogaci. I Hiszpanie są bogaci. I Polacy są bogaci. I Japończycy są bogaci. I Brytyjczycy są. Wszyscy są bogaci porówno, szanowni Francuzi są. Wszyscy są bogaci porówno. Równo, szanowni państwo, proszę zobaczyć Za nami to już nawet Turcja jest bogata Proszę zobaczyć, Turcja jest bogata Wszyscy są bogaci Chorwacja to już też bogata jak Polska A Rumunia to jest bogata jak Turcja Prawda? I tak dalej Wszyscy są bogaci, szanowni państwo, tutaj według tego indeksu No Rosja to już w ogóle Też jest bogata, proszę bardzo My ma, Rosja ma 38, pra, ponad My mamy tam 49 Prawie tak samo bogata jak Polska Wszyscy jesteśmy bogaci, szanowni państwo Wszyscy jesteśmy bogaci Wszyscy jesteśmy według tego indeksu jesteśmy wszyscy bogaci. To jest taki indeks, szanowni państwo, a faktami, trzymajmy się, szanowni państwo, nominalnych liczb. Trzymajmy się. Ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie. Wolisz mieć. Komu się lepiej żyje? Czy Polakowi, szanowni państwo, czy Polakowi, który zarabia. 50 tysięcy yy, yy, dolarów w Wielkiej Brytanii? Nie, inaczej. Komu się lepiej żyje? Czy żyje się lepiej mamusi i tatusiowi, którzy zarabiają po 50 tysięcy dolarów w Wielkiej Brytanii czy, rocznie, czyli zarabiają 100 tysięcy dolarów rocznie? Tak? Czy Polakom, którzy zarabiają 35 tysięcy dolarów rocznie? Komu się lepiej żyje, szanowni państwo? Czy Polakom w Wielkiej Brytanii, którzy rok w rok mają 100 tysięcy patoli na, na rodzinę? Czy w Polsce, którzy mają 35 tysięcy patoli? W sytuacji, w której ceny nieruchomości takie same w Polsce, benzyna tyle samo, samochody tyle samo, albo i drożej. To jest wszystko już drożej, ale do tego yy, włożą wasz maszynkę do mie mielenia mięs. Komu się, szanowni państwo, żyje lepiej? Ja zadaję pytanie. Komu się żyje lepiej? Za 5 lat będziemy, rozumiem, zarabiali po 100 tysięcy. Ja z tego co widzę, jak Brytyjczyk idzie do. Jeżeli w Wielkiej Brytanii zarobisz 100 tysięcy, no to możesz sobie kupić samochód za 100 tysięcy. Czyli dolarów. Czyli możesz sobie kupić Mercedesa za roczną wypłatę z żoną. A w Polsce to sobie możesz Opla kupić. Czyli kto lepiej żyje, szanowni? Ja w ogóle nie jestem fanem drogich samochodów i tak dalej. W ogóle mnie to nie robi. Tylko pokazuję Państwu, tak? Tylko pokazuję, jak odłoży Brytyjczyk z mamusią, ze swoją żoną, szanowni państwo, 100 tysięcy, no to sobie kupią jakieś autko za, wiecie, 430 tysięcy, dzisiaj dolar po cztery, to za 400 tysięcy złotych sobie kupią jakieś auto, prawda? Będzie zacne. a Polak z, z swoją żoną 37, przepraszam, 30, 17, 17, na 35 razy, szanowni państwo 4 to jest 140 tysięcy złotych, przepraszam, kto kupi lepszy samochód? Polak za 140 tysięcy złotych swoje czy Brytyjczyk za swoje 400 tysięcy? No chyba jest proste, no tacy będziemy bogaci. Ja rozumiem, że będziemy, Szanowni Państwo, ja rozumiem, że będziemy według Donalda Tuska zarabiali, Szanowni Państwo, <laughs> tyle samo co Brytyjczycy, tak? Czyli płaca minimalna, Szanowni Państwo, będzie w Polsce wynosiła... 10 tysięcy złotych, już niedługo, tak? Za, za, za będzie 10 tysięcy złotych, już niedługo wynosiła na rękę, płaca minimalna. Szanowni Państwo, dom będziemy spłacać, no, jak będziemy bogatsi, no, to my będziemy, do, jak oni dzisiaj spłacają dom w 13 lat, to my będziemy spłacać w 12 lat sobie dom, Szanowni Państwo. Taka rzeczywistość w danym momencie ma nastać w Polsce. No, ja to tak rozumiem po Twitcie Donalda Tuska. Szanowni Państwo, to jest, naprawdę, Ocknijmy się, szanowni państwo, bo to jest propaganda, jak z, jak z PRL-u. W PRL-u też byliśmy potęgą, szanowni państwo. Byliśmy potęgą, byliśmy częścią ZSRR-a, teraz jesteśmy częścią brukselskiego imperium, szanowni państwo. jest bogaci jesteśmy. Jesteśmy bogaci, jak wszyscy. wszyscy są bogaci. Wszyscy porówno, a porówno to gówno. Do widzenia! Do usłyszenia, raczej.